W dzisiejszej Agroszansie. Program rozwoju obszarów wiejskich zmienia polską wieś i pozwala na spełnianie nie tylko unijnych standardów, ale także marzeń. W najkrótszych marzeniach to człowiek nie myślał, że coś takiego osiągniemy. Nie zabraknie informacji o naborze wniosków aktualizacyjnych o przyznanie pomocy z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Złożyliśmy wniosek na wybudowanie zespołu silosów. Pokażemy także, że dzięki środkom pomocowym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększa się przedsiębiorczość na polskiej wsi, tereny wiejskie rozkwitają, a rolnicy zdobywają dodatkowe źródła dochodu. Agroszansy rozpoczynamy od pokazania inwestycji z województwa mazowieckiego, które zostały zrealizowane dzięki środkom pomocowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To gospodarstwo rolne państwa Marioli i Adama Paczuskich we wsi Korabie. Specjalizuje się w produkcji mleka. Jest tu wszystko, o czym marzy każdy producent. Mamy w tej chwili 200 krów dojnych, średnia wydajność 9300 i mamy 160 hektarów ziemi. Korzystaliśmy dwukrotnie, raz z SPO, drugi raz z PROW-u. To były na modernizację gospodarstw i różnicowanie. Kupowaliśmy głównie maszyny rolnicze, ciągnik, beczkę, przyczepy samozbierające i jeszcze korzystaliśmy z takiego działania poprawy infrastruktury wiejskiej, utwardzaliśmy podwórko za te pieniądze. Pracuje się na pewno łatwiej. Tak naprawdę żyjemy w takim okresie, że jesteśmy w Unii Europejskiej, są dopłaty do programów różnych. Jeżeli chcę rozwijać gospodarstwo, muszę korzystać z tych funduszy, bo inaczej jest naprawdę trudno. Było dużo więcej pracy. W tej chwili pracujemy w tym gospodarstwie we dwoje z żoną. Nie zatrudniamy żadnych pracowników. Radzimy sobie bezproblemowo. Dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa marzenia rolników mają szansę się spełnić, a praca staje się przyjemnością. Nawet tak nie myślałam, że coś takiego będzie. No roboty udojowe i to wszystko, co my teraz mamy, no powiem, że w najkrótszych marzeniach to człowiek nie myślał, że coś takiego osiągniemy. Jest więcej czasu, bo dobry sprzęt, nowy sprzęt, dobrze działający, to jest połowa sukcesu. To człowiek się już nie denerwuje przy naprawach i naprawdę szybciej to zrobi, no i automatycznie ma troszkę więcej czasu. Mamy dwóch chłopaków i dziewczynkę. No na razie powiem, że interesuje wszelkiego rodzaju automatyka, to ich bardzo interesuje. Ciągniki, maszyny, no tak może troszeczkę gorzej, praca fizyczna przy zwierzętach, ale mam nadzieję, że któryś może zostanie. Teraz przenosimy się do gospodarstwa państwa Marty i Jacka Mieczkowskich w Patrykozach Kolonii, którego domeną także jest hodowla bydła mlecznego. Korzystałem z dotacji agencji. Na pewno gospodarstwo bardzo się zmieniło. Dopłaty do maszyn zmieniły nasze, po prostu cały park maszynowy się wymienił. Maszyny są praktycznie bezawaryjne, które chodzą. To nie są takie maszyny, które były, co po prostu z pawarki się nie wyłączało. Jak ktoś mocno chce, no to marzenia się spełniają. Jak będzie zdrowie, będzie wszystko. Jest praca, pasja i jest następca. Lubię tutaj pracować, chcę rozwijać się jak tato. Ogólnie to się robi, to trzeba lubić. W gospodarstwie państwa Mieczkowskich wszyscy są zakochani w rolnictwie. Innej możliwości nie ma. Odkąd założyliśmy roboty, te co stoją za mną, to dużo jest lżej, po prostu jest więcej czasu jakby dla nas, żebyśmy mogli zająć się rodziną. Wcześniej trzeba było około 5 godzin spędzać właśnie na hali dojąc te krowy, a teraz po prostu jedna osoba pójdzie rano godzinę, wieczorem godzinę i jest wszystko zrobione. Rodzice w ogóle nigdzie nie wyjeżdżali, a już od 3 lat sobie pozwalają na taki tygodniowy wypad na wakacje, więc myślę, że nie jest źle. Chcemy dalej iść w kierunku rolnictwa, ale już nie ja jako gospodarz, czy tam rolnik, a po prostu bardziej firmy rolnicze. To już po prostu ma się we krwi chyba. Najbardziej widocznym efektem pozytywnych zmian dokonujących się na polskiej wsi są gospodarstwa rolne, którym unijne wsparcie dało szansę na rozwój. Skierowane do nich środki finansowe na rozwój gospodarstw rolnych miały na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów Unii Europejskiej, poprawę ich konkurencyjności, efektywności gospodarowania, dostosowanie profilu do skali i jakości produkcji do potrzeb rynku. Istotne były również poprawa bezpieczeństwa żywności, poprawa warunków utrzymania zwierząt oraz bezpieczeństwo pracy. To już z kolei siedziba grupy producentów owoców i warzyw Jabłko Siedleckie w Suchorzebrach. Mieliśmy kiedyś przechowalnie po niskich parametrach technicznych. Nie było dobrych komór chłodniczych, nie było
maszyn do sortowania, do mycia tych jabłek. Na pewno jabłko wychodzące na rynek nie było w takiej jakości, jakiej jest w tej chwili. Teraz sadownicy mają problemy związane z rosyjskim embargiem. Jednak trzeba przyznać, że jeśli spojrzeć na dynamikę wzrostu eksportu polskiej żywności w ciągu ostatnich lat, jest ona imponująca. Ku zaskoczeniu konkurencji staliśmy się potęgą w tej dziedzinie. Nie tylko w eksporcie surowców, ale także produktów już przetworzonych w polskich zakładach. W 2013 roku eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordową wartość prawie 20 miliardów euro. Przykładem szczególnego sukcesu jest sektor owocowo-warzywny, który świetnie się zorganizował, tworząc grupy producenckie. To królestwo pieczarkowe grupy producentów rolnych Pieczarka Siedlecka w Krześlinie. Zaczęło to się w 2007 roku, członków założycieli było 16, w tej chwili grupa liczy 26 członków. Oczywiście korzystaliśmy z dofinansowania grup producenckich. No tutaj nie jest tajemnicą, uzyskaliśmy około 7,5 miliona do finansowania do tych inwestycji. To były dla nas duże pieniądze i to by trwało bardzo długo, gdybyśmy dochodzili, po prostu robilibyśmy to, ale mniejszymi krokami. Grupy producenckie dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystują najnowocześniejsze technologie przechowalni czy chłodnie. Polscy producenci kupowali je najczęściej 3 lata temu. Dzięki temu są one technologicznie nowsze niż sprzęt zachodnich producentów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma ogromny udział w pozytywnych zmianach, które dokonują się na polskiej wsi. To właśnie jej powierzono do rozdzielenia większość unijnych pieniędzy skierowanych na rolnictwo, przetwórstwo oraz rozwój obszarów wiejskich. Wytworzyła się pewna grupa, awangarda można powiedzieć, tego wielkiego skoku i pożytek z tego jest taki, że stanowią ci ludzie, te firmy, świetny przykład. Wiadomo, że przykład rodzi tylko pozytywny, dobry przykład rodzi pozytywne skutki i wszyscy chcą równać do lepszego. W związku z tym wszędzie w Polsce takich przykładów jest tysiące i to jest wielki motor napędowy, patrząc na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020. Przez 20 lat istnienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w ramach wsparcia unijnego i krajowego swoim beneficjentom ponad 200 miliardów złotych, przy czym 93% tej kwoty zostało wypłacone po 2004 roku. Teraz przed rolnikami Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowy PROW daje nowe możliwości. Zakres wsparcia nowego PROW będzie podobny do PROW 2007-2013, przy czym liczba tzw. działań zostanie ograniczona z około 40 do 20. Działania zostały pogrupowane w pakiety. Jednym z najważniejszych będzie nadal wsparcie dla młodych rolników. Mając na uwadze to, że jedynie 6% zarządców rolnych w krajach wspólnoty ma mniej niż 35 lat, Unia zamierza postawić na wspieranie wymiany pokoleniowej w gospodarstwach. W 2014 roku po raz ostatni będą obowiązywały stare zasady przyznawania płatności bezpośrednich. Unia Europejska w ramach reformy wspólnej polityki rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom z państw Unii Europejskiej. Płatności w ramach wsparcia bezpośredniego od 2015 roku będą składały się z większej liczby elementów niż do tej pory. Środki na wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych będą należały do największych, ale wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Inne będą środki na przedsięwzięcia związane z produkcją prosiąt, przewiduje się do 900 tysięcy złotych, inne na wsparcie inwestycji związanych z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, 500 tysięcy złotych. Na pozostałe operacje będzie można otrzymać do 200 tysięcy złotych. Pojawi się nowy rodzaj wsparcia – premia na restrukturyzację małych gospodarstw. Nowa wspólna polityka rolna w strategii Europa 2020 zakłada teraz mocniejsze wspieranie gospodarstw rodzinnych. Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13 miliardów euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości służyć będzie także ponad 5 miliardów euro pochodzących z Funduszu Spójności.
Taki relaks połączony z pokonywaniem przeszkód i wykazaniem się zręcznością na pewno na długo pozostanie w pamięci. Super przejście, naprawdę, polecam każdemu. Trochę ręce bolą, ale to chyba normalne. Człowiek niewyćwiczony, to tak jest. Budowa parku linowego w ciekawej okolicy, blisko lasu, jest niezłym pomysłem na biznes. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tego typu atrakcji. To z kolei dla przedsiębiorczych ludzi jest możliwość interesującego dochodu. Do stworzenia parku nie wystarczą tylko chęci, ale także odpowiedni teren pod inwestycje. Najpotrzebniejsze są jednak przede wszystkim środki na inwestycje. Dzięki dotacji na założenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa w ramach PROW 2007-2013 powstał właśnie ten park linowy w województwie lubelskim. Pomysł na park linowy wziął się stąd, że wyjeżdżając z rodziną w różne miejsca, szukaliśmy takich atrakcji i będąc w Kazimierzu Dolnym, tutaj właśnie stwierdziliśmy, że tutaj nie ma takiej rozrywki, gdzie cała rodzina mogłaby korzystać, fajnie się bawić na świeżym powietrzu. I właśnie stąd pomysł parku linowego. Mamy trzy trasy w parku linowym, w zależności od wzrostu. Najniższa trasa jest dla dzieci powyżej metra, dzieci już mogą wchodzić. Potem jest trasa K2 na wysokości 4,5 metra i tutaj 1,40 m wzrostu jest wymagane od osób. No i najwyższa trasa 1,50 m. Trzeba mieć wzrostu, żeby wejść na trasę. Był budowany cały, nie było etapami budowane, jednak trwało to 3 miesiące, zanim powstał. Budowała nam firma z Kielc, która już wybudowała kilka parków w Polsce. Wtedy to była jeszcze nowość w kraju i dosyć taka popularna rozrywka. Inwestycja kosztowała nas 200 tysięcy, z czego 50% to są środki unijne, z których skorzystaliśmy. Bardzo nam pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia, no i dzięki temu powstał tak duży park. Cały czas trzeba urozmaicać program parku, aby przyciągać w to miejsce jak najwięcej ludzi. Jest to szczególnie istotne, ponieważ najczęściej klientami są najmłodsi oraz firmy organizujące spotkania integracyjne. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pozwolił nie tylko na stworzenie atrakcji turystycznych w poszczególnych gminach, ale także na powstanie nowych miejsc pracy. Na terenach wiejskich przybyło ponad 44 tysiące nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem, m.in. w handlu, lokalach gastronomicznych, firmach naprawiających samochody, świadczących usługi turystyczne, transportowe, budowlane czy informatyczne. Agroturystyczne gospodarstwo położone w pięknych okolicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ciche, spokojne i przyjazne w czasowiczom miejsce. Syn jest tu, no dla niego tutaj jest raj na ziemi. Cisza, spokój, atmosfera rodzinna. Naprawdę można się zregenerować przed następnymi miesiącami zimowymi. Jest naprawdę ekstra. Właściciele tego gospodarstwa postanowili zdobyć pozarolnicze źródło dochodu. Biznes nabrał odpowiedniego kształtu dzięki dotacjom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na różnicowanie działalności. Pomysł na agroturystykę zrodził się w naszych głowach już bardzo dawno temu. Bardzo chcieliśmy, to było nasze marzenie właściwie. Chcieliśmy taką działalność prowadzić, aczkolwiek finanse i nasze gospodarstwo nie dawało możliwości stworzenia takiego miejsca. Z chwilą pojawienia się funduszy unijnych po prostu pojawiła się ta możliwość udoskonalenia tego miejsca na tyle, żeby można było przystosować i oddać to miejsce do użytku. Zaczęliśmy od remontu drewnianego domu z wyposażeniem pokoi. Wybudowaliśmy także stajnie, zakupiliśmy zwierzęta. Nowy PROW 2014-2020 stwarza możliwość dalszego rozwoju polskiego rolnictwa, ale także rozwój przedsiębiorczości na wsi. Ma 6 priorytetów, w tym zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Priorytety Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia środków
środków na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich od 2014 roku są połączeniem starych i nowych elementów. Środki, które sprawdziły się w latach 2007-2013, zachowano i zaktualizowano, ale dodano też nowe, służące m.in. podnoszeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i jego innowacyjności. Ekspertom przyświecała troska, by stworzony w ten sposób katalog instrumentów stał się jeszcze bardziej efektywny oraz precyzyjniej odzwierciedlał priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich. Pamiętano także, aby rozwój gospodarczy i cywilizacyjny brał pod uwagę zmiany klimatyczne i troskę o środowisko naturalne. W tych obszarach wprowadzono zupełnie nowe środki. Gospodarstwo rodziny Tarkowskich w Ernestynowie w gminie Bedlno. Gospodarstwo głównie było nastawione na produkcję warzyw wcześniej. W tej chwili ze względu na sytuację, jaka zaistniała od kilku lat, z braku rąk ludzkich do pracy, bo jednak przy produkcji warzyw potrzebne są ręce ludzkie. Gospodarstwo przekształcamy, dlatego został wybudowany ten obiekt. Zeszliśmy z warzyw. Przedtem mieliśmy ponad 60% powierzchni pól obsiane warzywami. W tej chwili zeszliśmy tylko do 30% warzywami. Resztę pól jest uprawiana jest pszenica i głównym naszym takim produkcją jest kukurydza. Obiekt właśnie ten służy do wysuszenia i przechowywania kukurydzy, żeby można było spokojnie ją później sprzedać w wiosennych miesiącach. Nie musimy się martwić, że nie mamy gdzie sprzedać kukurydzy, tym bardziej, że przy produkcji, przy koszeniu kukurydzy mokrej, ona może tylko jedną dobę, ewentualnie półtorej doby być, a później już nie może, musi iść to na suszarnię. A z braku suszarń w naszym tu terenie był problem ze sprzedażą kukurydzy mokrej. Gospodarstwo skorzystało ze wsparcia na modernizację za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu poprawił się nie tylko komfort pracy, ale także jej bezpieczeństwo. Skorzystaliśmy ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi. Złożyliśmy wniosek na wybudowanie zespołu silosów z suszarnią i halą do magazynowania. Jest to obiekt o łącznej masie magazynowania 1000 ton. Nowe silosy zbożowe, suszarnie na zboża czy hale pomogły w rozwoju gospodarstwa. Sprawiły także, że jest ono konkurencyjniejsze na rynku i bardziej wydajne. Gdy nie było silosów, byliśmy zmuszeni sprzedawać kukurydzę bezpośrednio po koszeniu mokrą za dużo mniejsze pieniądze w nieodpowiednich terminach. Byliśmy uzależnieni od zapisów firm, które suszyły kukurydzę. Tymczasem do 3 listopada tego roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej będziemy punktować takie 3 obszary. Oprócz tych punktów, które były w poprzednim rankingu, dochodzą nam punkty za produkcję trzody chlewnej, czyli w związku z sytuacją ASF-u w Polsce i ograniczeniami sprzedaży trzody chlewnej, te gospodarstwa, które złożyły wnioski w ramach tego działania i mają produkcję trzody chlewną, będą dodatkowo punktowane. Kolejny obszar to produkcja, to uprawa czy użytki zielone i maszyny przeznaczone do uprawy właśnie na użytkach zielonych. Trzeci punkt to maszyny i urządzenia czy inwestycje służące do poprawy ochrony środowiska naturalnego. Możliwość przyznania pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych wynika z przesunięcia dodatkowych 200 milionów euro, na które zgodę wyraziła Komisja Europejska. To z kolei pozwoliło na dokonanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy z tego działania. Na tym kończymy ten odcinek AgroSzansy. W kolejnym programie o perspektywach dla wytwórców żywności. Kolejne zaskakujące i nietuzinkowe pomysły na biznes na wsi, a także zmodernizowane gospodarstwa. Zapraszamy.